Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w nowym filmiku. Filmiku z ulubieńcami, z miazgami, z produktami, które najlepiej mi się właśnie sprawdziły w minionym miesiącu, w miesiącu marcu. I na początku muszę zacząć od czegoś, co nie jest moim ulubieńcem, ale podejrzewam, że możecie pytać, bo wam pokazywałam ostatnio na Instagramie. To jest taka moja nowa bluza z spodniami dresowymi, także jeśli chcecie być takie modne i wygodne i pastelowe na lato, to wam podlinkuję w opisie na dole. Mam nadzieję, że te zestawy jeszcze będą. Miałam rozmiar 14, także bardzo miłe, takie przyjemne, takie, jak to mówią tutaj w Anglii, cozy. Więc jak macie ochotę na takie fajne dresy, to wam podlinkuję. Kolor jest na żywo bardziej żywy, wiem, masło maślane, ale troszkę inaczej na żywo ten kolor wygląda. Taka typowa lila w takich właśnie pastelowych tonach, więc jak szukacie, to wam polecam. I na pewno to też będzie fajna bluza, taka też do noszenia solo na wiosnę, więc no i żółty, też wiecie, że jak jest wiosna, to ja lubię jakieś gdzieś żółte elementy, tak? Ale dobra, przejdźmy już do ulubieńców. Pytałam właśnie Andrzeja, czy jest jakiś serial, a oglądaliśmy trochę, który warto polecić, no i raczej nie mam nic do polecenia. Trochę rzeczy oglądałam, ale to wszystko było takie na zasadzie: już przy trzecim odcinku siedziałam na TikToku, już przy czwartym odcinku po 10 minutach straciłam zainteresowanie, więc nic nie mam ciekawego do polecenia. Jeśli macie coś do polecenia, jakiś film lub serial, to napiszcie w komentarzu. Chciałam powiedzieć, napiszcie w opisie. Nie, napiszcie w komentarzu po prostu. Dobra, więc tak, mamy make-up, mamy zapach, mamy włosy, mamy pielęgnację, jakaś czkawka dziwna. Mamy pielęgnację twarzy, więc z każdej kategorii coś. No i może zacznę od włosów. Dwa produkty. Pokazywałam wam, że jakiś czas temu właśnie szukałam szamponu, który sprawdzi się do takiej właśnie przetłuszczającej się skóry głowy. No i znalazłam w Butcie na promocji z Pantene właśnie taki szampon, który naprawdę bardzo mi się fajnie sprawdza. To jest taka żelowa formuła. Ładny, delikatny zapach, fajnie się pieni. Nie przesusza mi skóry głowy. Nie jest ta skóra taka, wiecie, bardziej jakaś swędząca i mam wrażenie, że fajnie odświeża, ale czy odświeża jakoś wybitnie i te włosy są dłużej właśnie takiej, wiecie, świeżej kondycji? Nie. Ja myślę, że to związane z tarczycą, z hormonami, ale ogólnie jest bardzo fajny, przyjemny szampon. Trochę tylko sztywna butelka, ale ogólnie bardzo mi się przyjemnie sprawdził i myślę, że do niego jeszcze wrócę, więc jeśli szukacie nowego szamponu, lubicie sobie coś nowego przetestować z drogerii, to ten wam mogę polecić. Jest chyba jeszcze odżywka, też z tej kolekcji, z tej serii z kolekcji, ale ja szukałam tylko szamponu. Ja mam ulubioną sprawdzoną odżywkę, jest to ta z Garniera z stropem klonowym i właśnie mi się kończy. No i na naszej takiej właśnie liście zakupów mamy wycieczkę do Morrisona, bo to jest miejsce, gdzie wiem, że te odżywki są dostępne. Nigdzie indziej ich niestety nie mogę kupić, a Morrison to jakoś nie jest sklep, gdzie jeździmy, jakoś nie wiem, ale to jest na liście do kupienia, więc jak uda mi się zrobić zapas, to pewnie wam pokażę na Instagramie, że jest zapas, bo to jest mój absolutnie ulubiony produkt i naprawdę nie mam potrzeby szukania niczego lepszego, bo chyba nawet nie znajdę. Chociaż bardzo interesuje mnie ta nowa odżywka z Olaplexu, ta maska odżywka, ten krok chyba numer 8. Więc myślę, że kupię i przetestuję. Ulubieniec, stary, ale jary, Orbej, i jest to właśnie spray, który nadaje naszym włosom objętości, tekstury. Mój największy problem zawsze z włosami jest taki, że one są takie ciężkie do ułożenia. To są włosy, które nie trzymają skrętu, no chyba że to jest taki skręt jak po warkoczykach, no to wtedy wiadomo, że grzywa, w sensie wiecie, burza włosów jest, ale jeśli ja bym zostawiała swoje włosy tak bez żadnej pianki, bez żadnej stylizacji, to one są po prostu takie płaskie. No i ja tego nie lubię. Ja lubię, kiedy moje włosy mają objętość, kiedy jestem wiatr we włosach i ten produkt mi to daje. Też swego czasu bardzo, bardzo często kupowałam na okrągło taki spray teksturyzujący z Batiste, ale on był taki dosyć sztywny, tam było łatwo przesadzić. Tutaj przy tym produkcie jest taki efekt lekkiego odświeżenia włosów, przedłużenia też jakby świeżości, bo niektórzy używają właśnie swój szampon w ten sposób, że umyją włosy od razu swój szampon. No, z jednej strony ma to sens, ale z drugiej strony no, to są świeże włosy, więc po co dawać jakiś produkt? Zależy. Różnie ludzie robią, ja tam nic nie neguję, każdy sobie robi jak chce, ale to jest produkt, który też ci użyłam po tym, jak sobie włosy umyłam, wyprostowałam, popsikałam i czuję, że tutaj mogę sobie delikatnie ruszyć i znowu mi ta objętość jakby wraca. Na drugi dzień te włosy też nie są takie jakby, wiecie, takie dwudniowe, jak w moim przypadku, i na trzeci dzień te włosy są jeszcze
jeszcze całkiem ok, bo gdzieś tam trochę ruszę tymi włosami i dalej jest objętość, nie jest tak, wiecie, już nie jestem po prostu taki zmęczony, nie jest taki trzydniowy, więc pamiętam, że pierwsze takie duże opakowanie miałam chyba na 8 czy 9 miesięcy, więc jest to bardzo drogi produkt, ale też bardzo wydajny i ja lubię objętość w swoich włosach, bo moich włosów jest dużo, ale one są cienkie, już się nie mogę doczekać, bo w sumie za chyba... No gdzieś za miesiąc o tej porze już będę miała nowe włosy, bo właśnie mam w planach trochę sobie rozjaśnić przody. Ja to mówię, że to jest taki ala skunks, wiecie, że takie właśnie pasemka z przodu, takie jasne. I też mam zamiar sobie zrobić właśnie taką, takie cięcie, że long bob. Ale się teraz dziwnie jasno zrobiło, long bob i grzywka kurtynowa. A więc to jest coś, co mnie strasznie jara. Grzywka kurtynowa to jest taka grzywka, którą możecie dać za uszy, jak spinacie w kucyka, to dalej te włosy się łapią, ale kiedy są rozpuszczone, możecie powyciągać i mieć tutaj, wiecie, taki fajny mes przy twarzy. Także zobaczcie sobie, ogólnie to jest coś, co uważam, że bardzo fajnie wygląda, lub jeśli często chodzicie właśnie czy to w rozpuszczonych, czy w spiętych włosach, na tej grzywce kurtynowej fajnie jest mieć też refleksy. To jest coś, o czym piszę też przy analizie i sama mogę to właśnie tej kurtyny, że tak powiem, przy twarzy wrócić. Ale to jest świetny produkt do nadawania objętości. Bardzo ładnie pachnie, jest bardzo delikatny, nie niszczy włosów, no to jest mój taki ogromny ulubieniec, gdzie cieszę się, że do niego wróciłam, także używam. Pielęgnacja twarzy. Można powiedzieć, że dwa takie nawet nowe produkty jak dla mnie. I to już Wam ostatnio chciałam pokazać, bo to jest płyn micelarny dwufazowy i może tutaj zbyt dużego zużycia nie ma, no ale mam w dęku. Ogólnie Wam wspominałam, że ja teraz bardzo często zmywam właśnie makijaż oczu dwufazówką, nie płynem micelarnym i powiem Wam, że te dwufazówki naprawdę mi się bardzo dobrze sprawdzają. I czy to jest ta dwufazówka z Garniera, czy z Nivea, bez różnicy w moim przypadku. I ja ostatnio sobie zrobiłam taki zapas na Look Fantastic, gdzie była promocja 3 za 2, więc tam za 7 funtów miałam 3 takie płyny micelarne. Tak naprawdę to jest dosyć droga sprawa, bo to jest 125 ml, więc za ile? 370 ml zapłaciłam 7 funtów. To jest dosyć dużo, ale to jest tylko jakby do oczu, więc wiadomo, musimy wstrząsnąć, wylewam trochę na wacik, przykładamy, tak sobie tak delikatnie jakby tak masuję, pulsuję i ściągam. I ja mam bardzo wrażliwe oczy i muszę uważać na to, co używam do demakijażu, więc raczej nie używam teraz jakichś, nie wiem, żeli, mleczek, jakichś takich, nie wiem, maseł do demakijażu czy olejków, stawiam na płyn dwufazowy, więc jeśli macie ogólnie problem z wrażliwymi oczami, to Wam dwufazówki bardzo, bardzo polecam. Ona nie zostawia mi żadnego, nie wiem, takiego uczucia, jakiejś smugi, nie, nic, tu się wszystko fajnie zmywa, bo jeszcze zawsze oczywiście twarz myję pod prysznicem. Oczy również gdzieś tą wodą, że powiem, przypłukam, przelecę, ale dwufazówka to jest fajna sprawa, już chciałam ostatnio o tym powiedzieć, ale zapomniałam, nie jestem teraz jakaś taka sina, mam wrażenie. Czy ja muszę coś tu pozmieniać w ustawieniach? Nie wiem, o co chodzi. Pogoda jest taka chyba, po prostu pogoda. No dobra, lecimy dalej. Produkt, który już od dawna, dawna chciałam kupić, ale ostatnio właśnie używałam tonik z Pixi Glow. Pokazywałam w ulubieńcach, pokazywałam w dęku, pokazywałam w zakupach, kupiłam dużą flaszkę, ale jak była promocja ostatnia na olejek z Number 7, który też bardzo, bardzo lubię i od niedawna znowu używam, to jest mój ulubieniec od zawsze, forever and ever. Czy chcecie taki filmik lub, nie wiem, instastory o takich moich ulubieńcach, jak ktoś mówi, takie KWC, kosmetyki wszechczasów, taka pielęgnacja, do której zawsze wracam, nie wiem, dajcie znać, może kogoś to interesuje. Ale już właśnie dawno, dawno temu słyszałam o tym toniku z marki Ole Henriksen i jest to Dark Spot Toner, może tak. I to jest właśnie tonik z kwasami AHA. I ja kupiłam sobie właśnie taką miniaturkę i ogólnie Wam polecam kupowanie miniaturek, jeśli sobie chcecie produkt przetestować, bo tutaj za 65 ml zapłaciłam około 8-10 funtów. Pełnowymiarowy produkt kosztuje gdzieś w granicach, brzydkie kolory jakieś w tym filmie, pełnowymiarowy produkt jest droższy, coś w granicach 25 funtów, a kosztuje i mówię, na nie dawała tyle kasy na tonik, jeśli nie wiem, czy mi się sprawdzi. Ale powiem Wam, że tutaj używam go od jakichś, nie wiem, chyba 3 tygodni i ja już miałam wrażenie, nie wiem, czy to taki efekt, że tak bardzo oczekiwałam, że on coś zrobi, ale ja już miałam wrażenie takie 2 lub 3 dni po używaniu, używam go wieczorem, więc robiłam sobie demakijaż, na wacik właśnie wylewam wielką ilość, przecierałam, na pląku mi kilka razy, tak, nie, że jakoś tak bolała twarz, czy przeszczypała mnie trochę może, tak, i po chwili dawałam sobie tylko i wyłącznie
Kiehl's Midnight Recovery Concentrate, czyli też mój taki KWC, taki kosmetyk wszechczasów, który będę zawsze kupowała, który mi się fantastycznie sprawdza. I używałam właśnie tego zestawu, że był ten tonik z Ole Henriksen i Kiehl's. I powiem Wam, że rano ta twarz naprawdę była taka rozjaśniona, świeża, bez żadnych takich nieprzyjaciół. Nawet jak gdzieś tam jakieś tam chipsiki czy winko się pojawiało, nic takiego nie było. A czasem mam tak, że przy czekoladzie czy przy jakichś takich ogólnie, to mówię, chamskich rzeczach, zaraz mi coś chamskiego na twarzy wyskakiwało. Ale tutaj miałam wrażenie, że po prostu naprawdę ten tonik działa cuda, że ta cera naprawdę taka ładnie rozświetlona, rozjaśniona. Ja nie mam zdjęcia przed i po, bo ja też nie mam jakichś niesamowitych problemów ze skórą, że byłoby widać jakieś spektakularne efekty, ale myślę, że jak sobie na YouTubie poszukacie filmików na temat tego produktu, czy jakichś postów na Instagramie, to naprawdę widać fajne rezultaty, więc jeśli macie ochotę na coś rozjaśniającego, łagodzącego cerę, takiego naprawdę, co działa, bo to jest taki tonik, taki typowy jakby treatment, można powiedzieć, taki dla mnie zabieg na noc, no to myślę, że to jest warty przetestowania gagatek, więc jak mówię, możecie też kupić sobie miniaturkę na stronie Bootsa. Niestety nigdy nie widzę na Ole Henriksen nigdy nie widzę promocji. Na pewno jak skończę ten produkt, to chwycę ten mój z Pixi, a następny w kolejce będzie ten, bo to jest taka rzecz, po której naprawdę miałam wrażenie, że od razu widzę te rezultaty. Więc taka moja propozycja dla Was. Zapach tego miesiąca, zapach, do którego wróciłam, który po prostu uwielbiam, którym się psikam namiętnie, to jest Juicy Couture Viva La Juicy i to jest woda czekajcie, tak? Nie, to jest, co to jest? Eau de Parfum, 30 ml na stronie All Beauty, kupiłam za niecałe 20 funtów, tak już mówiłam, wszędzie kupowałam, w Butsie, to na stronie Cult Beauty, Look Fantastic Boots, All Beauty. Jest to zapach, który jest bardzo słodki, przede wszystkim słodki, taki zarówno myślę, że dobry dla nastolatki, jak i dla takiej kobiety, czy 30, prawie 5 lat to jest już wiek średni, dla takiej kobiety powiedzmy, no takie po 30, po 40, po 50, taki zapach bardzo uniwersalny. Jestem ciekawa, czy Juicy Couture ma świeczkę w tym zapachu, bo jeśli tak, to myślę, żebym ją chciała i powiem Wam, że ten zapach na mnie naprawdę się dosyć długo utrzymuje, więc kupiłam sobie tylko taką małą pojemność, 30, bo mam tych zapachów trochę, a to był taki zapach, który już kiedyś używałam i bardzo mi się fajnie sprawdzał, ale miałam na przykład taką relację z zapachami, które kiedyś mi się podobały, później powąchałam i to światło, i niekoniecznie było Big Love, na przykład tak było zapachem Kiedyś pamiętam, że miałam Lady Million Paco Rabanne i bardzo mi się ten zapach podobał, a jakoś chyba w zeszłym roku go powąchałam i mówię, o Jezu, nie, w ogóle mi się nie podoba, więc czasem tak jest, że to, co mi się podobało kiedyś, niekoniecznie mi się podoba na chwilę obecną, dlatego stwierdziłam, że jak mam kupować zapach, który wiem, że kiedyś mi się sprawdzał, to kupię w mniejszej pojemności. Dobra, tyle. No i teraz przejdźmy do makijażu, ale zanim makijaż, to może pędzle. Trzy pędzle, które chcę Wam polecić, zwłaszcza jeśli lubicie taki efekt delikatnie wyciągniętej kreski cieni, kiedy lubicie efekt foxa. Ja na przykład mam takie oko, że tutaj na tej prawej powiece, właśnie w środku, wewnętrznym kąciku, w środkowym kąciku, czy kącik może być zewnętrzny, o, przy tym kąciku, przy tej części oka, kiedy robię sobie właśnie tego foxa, czy tak delikatnie tutaj na skórę wjeżdżam cieniem, bo linerem to nie, bo zaraz mi coś się rozlewa, robi się błoto, plama i to jest wszędzie, chyba że do zdjęcia, na chwilę, no to wiadomo, ale tak na co dzień do chodzenia to tylko i wyłącznie cieniem w moim przypadku. To tutaj mam takie oko, taką budowę, że naprawdę to moim zdaniem bardzo fajnie wygląda, ale znowu tutaj ten lewy kącik, może dlatego, że na tej stronie śpię i jest bardziej stronka odgnieciona, mam całkiem inną jakby konstrukcję, budowę właśnie tej części i to już ona trochę gorzej, więc zawsze muszę trochę kombinować, a czasem jest tak, że przekombinuję, nagle jest efekt pandy, więc jeśli lubicie taki efekt i chcecie mieć takie delikatne właśnie znaczenie, taki modny make-up, jaki jest teraz, czyli właśnie rozświetlona powieka, nie ma tego aż tak dużo, też są fajne teraz takie filmiki na TikToku, też Was zapraszam na TikToka, bo tam nagrywam, ale to nie takie durnowate filmiki, czy nie tańczę, chociaż jak nieraz widzę, jakie filmiki mają po ile wyświetleń, to myślę, że może powinna robić się trochę głupka, żeby wpaść w algorytm, ale na razie nie, na razie są tam takie treści o analizie kolorystycznej, więc na TikToku sobie wpiszecie analizę kolorystyczna, to tak się wygląda, tak się nazywa mój profil. I na TikToku właśnie widziałam takie fajne filmiki, gdzie dziewczyny aby na połowie twarzy robiły makijaż, jaki jest teraz modny, czyli taki też, jaki ja mam teraz. Dla mnie to jest makijaż taki dla mnie
O, wyjściowy, czyli jest coś na tej powiece, jest delikatnie zaznaczona, delikatnie rozświetlona, wyciągnięte jest też to oko, przypominając takiej delikatnej, właśnie subtelnej kreski, ale to jest wszystko robione właśnie cieniami. Beżowa kredka na linii wodnej, wytuszowane rzęsy, więc widziałam takie właśnie fajne filmy dziewczyny, pokazywały 2016-2021, jak ten makijaż się zmienił i na pewno jest ten makijaż o wiele, wiele lżejszy w porównaniu do tego, co było jeszcze te 5 lat temu, ale wiecie, malujcie się tak, jak się Wam podoba, jak macie ochotę na laminowane brwi, czy na wyskubane brwi, czy na full make-up na co dzień, czy no make-up, czy cokolwiek, róbcie jak chcecie, to jest tylko make-up, to są tylko trendy, to się będzie zmieniało, bo się musi zmieniać, tak, no bo nowe produkty, nowe kosmetyki muszą wychodzić, nowe linie, ale jeśli lubicie taki delikatniejszy efekt, to potrzebujecie też konkretnych pędzli, bo takie grube, ubite pędzle, nawet takie typu do eyelinera czy do brwi, niekoniecznie się sprawdzą. Ja tutaj mam dla Was teraz takie trzy modele, które chcę Wam bardzo, bardzo polecić. To są pędzle, które już na pewno u mnie gdzieś tam były pokazywane, więc tutaj te dwa to są z My Kitko, a ten ostatni, ta łopatka, to jest z Hakuro. To jest ta kolekcja K500 i jest to bardzo właśnie fajny pędzelek zarówno do malowania brwi, do nakładania farbki, jeśli sobie właśnie farbujecie brwi, na przykład te farbki Elan, ja bardzo lubię tym nakładać. To jeszcze lubię to na przykład tak sobie na szybko wyciągnąć właśnie lekką kreskę, zaznaczyć linię właśnie rzęs lub wewnętrzny kącik. Czasem potrzebuję coś bardziej takiego ubitego, cieńszego i tu na przykład jest pędzelek z My Kitko 3.4, taki turbo malutki, mega, mega precyzyjny, właśnie fantastycznie sprawdza tutaj do początku oka oraz do wyciągania tej kreski, gdzie właśnie te moje a la kreseczki zrobiłam sobie tymi dwoma pędzelkami. I drugi to jest właśnie 1.17, niesamowicie malutki, precyzyjny, taki do dociągnięcia, do takiego ostatniego, wiecie, ruchu pędzlem, żeby ta kreska była taka precyzyjniejsza, więc to są trzy pędzle, które chcę Wam polecić. My Kitko kupicie na stronie My Kitko, kupicie na Beauty Bay też, no a Hakuro no bardziej, jest jakaś też strona właśnie w UK, gdzie te pędzle są dostępne, ale tam nie widziałam chyba tej kolekcji K, więc jest jakieś miejsce, gdzie Hakuro w UK można dostać, to koniecznie dajcie znać, będę wdzięczna. Więc to są trzy pędzelki, które w tym miesiącu bardzo chętnie używałam, po które często sięgałam, bo robiłam sobie właśnie na co dzień taki make-up. Zresztą podobne makijaże też gdzieś były na kanale. No i teraz zacznę może od mojego, może nie aż tak bardzo starego ulubieńca, ale jeśli chodzi o tur do rzęs. Kilka maskar testowałam w ostatnim czasie. I testowałam na przykład dwie maskary, które kupiłam przez TikToka. I na przykład była to maskara z Maybelline. Ta Sky High maskara, którą nawet Wam pokazywałam ostatnio w ulubieńcach, ale po dwóch tygodniach miałam wrażenie, że szczypią mnie oczy, już jest o wiele słabszy, gorszy efekt, więc jakby już jej w ogóle nie używam i też czuję, że ona taka zrobiła się gęstsza, także szkoda, bo raczej maskary z Maybelline mi się sprawdzały. I tu też maskara z L'Oreala, która się nazywa Air Volume. Mega maskara, bardzo ładne opakowanie, takie rose gold, duża szczoteczka, no i to jest tusz, który na dzień dzisiejszy daje taki bardzo, bardzo przeciętny efekt, jeśli chodzi o moje rzęsy. Tu już jest taka tradycyjna szczoteczka i też mówiłam, że tutaj śmierdzi jakąś paszą i w ogóle jakimś olejem, także no wiadomo, każdy z nas trochę inaczej zapachy odbiera, ale dla mnie ten zapach jest taki nieprzyjemny, taki dosyć mocny i ostry, nie podoba mi się, no i ten efekt z maskary też jest bardzo, bardzo przeciętny, a obydwie są gdzieś w granicach 10 funtów, także no u mnie nie. Ale maskara, która mi się od półtora roku fantastycznie sprawdza, którą uwielbiam i do której bardzo często wracam, to jest maskara z L'Oreala Telescopic. Są zawsze dwie. Nie ta w czarnym opakowaniu, tylko ta. To jest takie ni to zielone, ni to złote. Zależy, jakie zdjęcie w internecie. Ale tak wygląda ta maskara. I taki daje efekt na rzęsach przy dwóch warstwach. Bardzo lubię. Tutaj sobie miałam w trochę gorszej kondycji te swoje rzęsy, ale myślę, że już naprawdę wróciły do siebie i fajnie wyglądają. Bardzo lubię tą maskarę i ona naprawdę przez 3 miesiące daje taki porządny, pożądany może bardziej efekt na moich rzęsach, czyli te rzęsy są wydłużone, rozdzielone, zaznaczone. Można nawet trzecią warstwę dołożyć. Naprawdę bardzo fajnie wygląda. Dolne rzęsy również bez problemu mogę pomalować, więc wróciłam po prostu do swojego starego ulubieńca. Z produktów, które mam już od dłuższego czasu, a chyba Wam, nie wiem, tak gdzieś nigdy nie pokazywałam, czy nie mówiłam, o, to jest konkretnie ten produkt, to jest taki pojedynczy cień z Narsa. Odcień nazywa się
Chile. I to jest jakby stała kolekcja w takich pojedynczych cieniach i ostatnio, zresztą jak widać, mam gdzieś fazę na jakieś fiolety. I to jest bardzo, bardzo ciekawy cień, ponieważ to jest taki cień typu topper, który wygląda z daleka tak byle jak, bardzo przeciętnie, ale jest to właśnie taki topper, który jest w odcieniu takiego jasnego, zgaszonego różu, z takim właśnie jasnym, fioletowym poblaskiem. I jest to cień, który lubi opadać, osypywać się, który najlepiej nakładać na jakąś delikatnie taką lepiącą bazę. Ja tutaj w domu mam już końcówkę Glam Glue, ale NYX Glitter Primer tutaj się sprawdzi jak najbardziej. Lub jakieś cienie właśnie takie w kremy, które nie zastygają zbyt szybko, gdzie możecie sobie troszkę doklepać. No i Wam pokażę taką jedną, patrzcie, cienką warstwę, jak ten produkt pięknie wygląda. Więc jest to właśnie taki fiolet z różem, który tutaj może wyglądać trochę tak, jak nie wiem, jak siniak, może trochę tak średnio, ale uwierzcie mi, że jako topper właśnie typowo ten cień jest fantastyczny. Tutaj Wam tak pokażę teraz, o, na sucho. Szczerze, myślę, że jest bardzo ciężko oddać efekt tego, jak on pięknie wygląda na żywo. Ale uwierzcie mi, że to naprawdę robi cały makijaż. Ja teraz nie chcę dokładać już na to, co mam, bo dzisiaj jeszcze chcę wyjść i nie chcę być cała obsypana na spacerze. Ale naprawdę jest to... O, czekajcie, może trochę go tak rozproszę. No nie, niekoniecznie. Myślę, że to wygląda najkorzystniej tutaj, ale był to taki cień, po który bardzo często sięgałam, który robił mi cały make-up, bo wystarczyło właśnie, że miałam jakiś delikatnie zaznaczony bronzerem zewnętrzny kącik, lepiącą bazę na przodzie i delikatnie sobie tylko doklepałam, tylko nie robiłam wtedy makijażu jakby na twarzy, bo wiedziałam, że on się lubi osypać, ale już nałożona na mokro się nie osypuje, więc to jest taki mój pojedynczy cień, który mi się naprawdę bardzo fajnie sprawdził i który po prostu wygrzebałam gdzieś tam swojej z takiej szufladki z pojedynczymi cieniami. No i mówiąc o cieniach, mam też dzisiaj taki lekki makijaż zrobiony właśnie paletką, którą Wam pokażę. Paletką, którą Wam pokazywałam w ostatnim filmiku z zakupami. Jest to paletka od Bobbi Brown Luxe Metal Rose Eyeshadow Palette, gdzie mamy 8 cieni. Czy to jest paletka z nowymi kolorami, czy z kolorami, które są już w stałej kolekcji? Tego nie wiem, nie sprawdzam, szczerze mówiąc, ale z Bobbi Brown mam słownie jeden cień pojedynczy, ten mousse, jakieś tam cienie pojedyncze, które mam w pracy. I paletka w środku wygląda w ten sposób. Gdzie widzicie moje odciśnięte paluchy, to są cienie, które mają taką konsystencję a la Stila Kitten, czyli taki właśnie coś takiego miękkiego, taka poduszeczka. Reszta to jest taka formuła tradycyjna, jeśli chodzi o cienie, czyli po prostu takie prasowane. I kiedy zobaczyłam tą paletkę online, tak naprawdę to jest jakaś świeża kolekcja, to wyszło dosłownie kilka tygodni temu, mówię, bardzo ładne kolory, takie na co dzień, to jest taka paletka, którą mogę wyjąć i naprawdę sobie zrobię ładny, dzienny makijaż. Dobra, wracam, więc co dzisiaj mam na całej powiedzmy nałożone, to miałam właśnie ten odcień, na to mam z przodu delikatnie doklepany ten jaśniejszy i moje kreski są dzisiaj zrobione właśnie tym takim brązikiem. I powiem Wam, że naprawdę bardzo mi przyjemnie z tymi cieniami pracuję i w ostatnim czasie tylko po tą paletkę sięgałam. No i to Wam przypomnę jeszcze raz, że na stronie Look Fantastic, jak kupujecie rzeczy z Bobbi Brown z kodem kosmetyczny koktajl kodem Ewy, to na Bobbi Brown też wchodzi zniżka, więc tutaj 22% zniżki przy cenie prawie 50 funtów za tą paletę, to była naprawdę spora zniżka, więc jeśli macie ochotę na Moonstone, ten mój ulubiony cień, który tak od 3 lat już polecam, no to też go możecie kupić tam taniej, więc ja Wam teraz może zrobię Wam swatche, pierw tych matowych cieni, bo przygotowałam się, wziąłam sobie tutaj mokrą chusteczkę, więc pigment naprawdę jest bardzo fajny, bardzo przyzwoity, to nie jest taka sucha konsystencja, bardzo te cienie się sobie fajnie blendują, no i co też ogólnie warto robić, jeśli na przykład uważacie, że ten róż jest dla Was za jasny, wymieszajcie go sobie odrobinę z brązem lub z tym na przykład beżowym cieniem. Ten na przykład beż dla mnie jest trochę jakby za ciemny, jeśli chciałabym go dać na podłóg brwiowy, ale tak na całą powiekę to jest jak najbardziej ok. Mam trochę suche ręce, pewnie to widzieliście, ale nie chciałam sobie kremować dłoni, bo wiedziałam, że będę robiła swatche produktów, a nie chciałam pokremowaną ręką lecieć, wiecie, po kosmetykach. Takie jeszcze może, taka może ciekawostka, ten róż w palecie Bobbi Brown nie farbuje powieki. Są czasem takie cienie, na przykład z palety Be Perfect. Ogólnie jeśli trafiacie na róże czy fiolety, to zdarza się, że one potrafią Wam zafarbować powiekę. Tutaj na szczęście
części nic takiego nie miało miejsca. No i teraz może na drugą rękę zrobię sobie swatche tych pozostałych cieni. Więc jak mówię, to jest taka konsystencja a la Stila Kitten. Nie możecie zbyt mocno wciskać, bo naprawdę można tutaj zrobić dziurę. Delikatnie, bardzo ciekawa konsystencja, tylko i wyłącznie palcem do nakładania. Tutaj pierwszy jest taki trochę właśnie takie stare złoto z różowym podtonem, zależy jak cień pada. Bardzo, bardzo ładny. Drugi to jest właśnie to już taki cielisty, trochę z różową bazą. Tak mówię, mam go dzisiaj na powiece. No patrzcie, jak to ładnie wygląda. To jest taki cień na zasadzie one swipe i już wszystko jest nałożone. Tu teraz ten trzeci. On jest taki najbardziej miękki, mam wrażenie. Tylko trzeba mówić delikatnie. Więc ja go tak delikatnie nakładam i na powiekę też go tak przeciągam. Więc ten trzeci to jest taki właśnie... O, patrzcie. No piękne, dla mnie coś fantastycznego i one równie dobrze wyglądają na powiec. Można właśnie wklepywać, przeciągać na bazy i tutaj może ten czwarty, to tego jeszcze najmniej używałam. On jest tutaj najciemniejszy z tych, on to ma taki trochę jakby też gdzieś, patrzcie jakie ciekawe one są. Zależy właśnie jak światło pada, bo w tym na odrobinę kaki gdzieś widzę. To jest takie złoto z drobinkami gdzieś takimi kaki. Bronze Petal się nazywa. Także jeśli szukacie jakiejś nowej wiosennej paletki, to myślę, że to jest bardzo fajna propozycja. Bardzo się fajnie z tymi cieniami pracuje. Zaglądam ogólnie mój z jakiejś strony, gdzie są nowości kosmetyczne i rzadko mi się coś podoba. Chociaż ostatnio znalazłam bardzo fajną paletkę z Estée Lauder w współpracy, w kolaboracji z Inspiracją, nie wiem jak to nazwać, z myszką Miki. Która będzie przepiękna właśnie dla ziom typów kolorystycznych. Ja ją kupię. Wrzucam wam takie rzeczy na Instagrama w relacje wyróżnione inspiracje, więc tam zobaczcie. Jeśli wrzucam jakiś taki post właśnie z jakichś innych stron, wystarczy w niego kliknąć, wtedy was przenosi na stronę i widzicie pełny opis produktu i tak dalej. No i teraz cztery produkty do makijażu twarzy. Cztery produkty, które już sporo z was kupiło po filmiku z zakupami, po Instastory, po filmiku, gdzie pokazywałam wam 11 perełek z drogerii. Mam je wszystkie dzisiaj na sobie, uważam, że są naprawdę fantastyczne, sięgam po nie codziennie, bardzo mi się podoba jak wyglądają na skórze, jak się układają, jak się noszą w ciągu dnia i są to produkty, które na pewno też będę polecała swoim klientkom, bo już w sumie no w kwietniu wracam do pracy na warsztaty, także wow, dziwnie będzie po trzech miesiącach. Styczeń, luty, marzec, kwiecień. No, cztery miesiące? Wow, cztery miesiące bez pracy w studiu. Ale skupmy się na tym, co wam chcę pokazać. Produkty, które są aktualnie w sprzedaży. Na stronie Just Look widziałam, że są do kupienia, chociaż nie wiem, czy wszystkie na chwilę obecną, bo ostatnio pisałyście, że korektor jest chyba już wyprzedany. No, nie dziwię się w sumie, bo jest turbo tani, a wygląda przepięknie. Zobaczcie sobie ten mój ostatni filmik właśnie, gdzie jest o najlepszym korektorze z drogerii, gdzie jest o nowej wersji podkładu z Essence, gdzie jest właśnie o tych 11 perełkach. To są trzy filmy, gdzie te produkty możecie zobaczyć. Więc zacznę może od produktu, który jest rozświetlaczem w płynie, który możecie używać podobnie jak Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter, czyli możecie używać ten produkt jako rozświetlającą bazę pod makijaż, możecie używać z podkładem wymieszać lub tak jak ja dzisiaj mam ten produkt na policzkach jako swój rozświetlacz. Nie jest to może produkt, który... On to jest bez żadnego koloru. Glow Go, rozświetlacz w formie takiego właśnie ala błyszczyka. Nie otrzymuje się może ten efekt rozświetlenia przez cały dzień, jeśli używacie go jako taki typowy rozświetlacz, ale uważam, że ona bardzo, bardzo ładnie, bardzo zainteresowanie. Ja mam zapas, więc mogę polecać, kupujcie, bo naprawdę jest moim zdaniem fajny i warto sobie przetestować. Również ulubieńcem jest moja nowa wersja podkładu z Essence. Stay All Day ja mam w odcieniu 08. Jestem opalona, używam 15. Nie mam 15 w tej nowej wersji, bo mam jeszcze właśnie na zapasie te produkty. I powiem wam tak, że w 95% odpowiedź od was jest taka, że również ten produkt lubicie, że wam się sprawdza, ale jest jedna zasada stara w świat. Nie ma produktu, który się sprawdzi wszystkim. Ogólnie mówiąc, to podkład, który ma takie średnie krycie, różni się ta formuła od starej tym, że na pewno jest trochę inne wykończenie, inna konsystencja, troszkę mniejsza trwałość, ale jest taki właśnie szczegółowy turbofilming, gdzie wam o tym wszystkim opowiadam, więc sam was zapraszam. Dla mnie opakowanie szklane jest minusem. Minusem też jest to, że ten produkt przychodzi w takie tradycyjne pompce, bo tam jest pompka typu airless. Dostałam pytanie ostatnio, czy mogę przyłożyć pompkę do starego opakowania. Pompki airless, no nie da się, no bo
to działa w ten sposób, że to od spodu idzie, wyciska produkt, żeby wszystko było wydobyte i nie da się tego przyłożyć, więc przynajmniej tak mi się wydaje, że się nie da. Tak nie wiem, na moje myślenie. Ale bardzo, bardzo dobry podkład. Bardzo dobry. Polecam, przetestujcie, dajcie znać. Kolejna rzecz, dwie pozycje z nowej właśnie kolekcji Sensitive Skin. Nie wiem, czy to jest limitka, czy nie, więc jak coś, to nie czekajcie, tylko kupcie. Korektor mam w odcieniu 5, 10 i 20. Wstawiam teraz zdjęcie ze swatchami, jak to wygląda. Jest to korektor, który ma takie średnie krycie, takie bardzo ładne, zdrowe wykończenie, super się utrzymuje, w odpowiedni sposób aplikowany się nie zbiera, chociaż jeśli mamy inaczej, znowu to powiem, jest na moim kanale cała playlista z idealną aplikacją bronzera, korektora, podkładu i tam jest wszystko tak bardziej szczegółowo rozbite, bo można zrobić tak, że się będzie mniej zbierało, że będzie lepiej wyglądało, tylko trzeba wiedzieć technicznie, jak to zrobić, więc są takie filmy na moim kanale, podlinkuję Wam tą listę pod tymi ulubieńcami, także sobie zobaczcie, jak macie ochotę, ale to jest korektor, który wygląda naprawdę, może Wam zrobię swatcha, to jest odcień 0,5, mam go też teraz pod oczami, wygląda w ten sposób, bardzo ładne krycie, ładne podtony i czy ja używam piątki 0,5 czy 10, u mnie szczerze mówiąc jakby za bardzo różnicy nie widać. Zobaczcie sobie ten filmik właśnie, gdzie testowałam, gdzie było widać jeden kolor pod jednym okiem, drugi pod drugim. Bardzo, bardzo przyjemne korektory, jestem z nich niesamowicie zadowolona i na okrągło używam, kiedy kupiłam. No i jeszcze na koniec puder, który również się fantastycznie sprawdza. Puder właśnie mineralny z Essence, który ma takie wykończenie bardziej zdrowe, zdrowe, satynowe, naturalne. Pod palcami pierwsze wrażenie były takie, że o, taki, no taki przeciętny, zobaczymy. Ale kiedy nałożyłam na twarz, mówię, no nie, ten puder po prostu wygląda bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo korzystnie. Też puder, który, jak mówiłam w tym filmiku z 11 perełkami z drogerii, można układać w ciągu dnia, więc jeśli jesteście tym typem, który dokłada, a nie ściąga, kiedy coś się świeci, to jest puder, który naprawdę ładnie wygląda w ciągu dnia dokładany. To nie jest puder dla tych z Was, które mają bardzo, bardzo przytłuszczającą się cerę, dla tych z Was, które nie używają bazy matującej, bo on po kilku godzinach zaczyna się tak, nie, że on się nie waży, on się nie separuje, tylko on się zaczyna delikatnie wyświecać. Jest taki bardziej błyszczący, a nie taki tłusty czy siedzący, ale rym. Ogólnie mówiąc, myślę, że polecam, że warto sobie go kupić, przetestować, bo znowu mówię, to są rzeczy z Essence, to są rzeczy, które kosztują grosze. Ja mam takie od razu mniejsze wyrzuty sumienia, jeśli ktoś kupi i powie, no nie wiem, mi się nie sprawdził. No to bym powiedziała, no co bym miała powiedzieć, zresztą wiecie, to są tylko filmy z ulubieńcami, to są moje ulubione produkty, które się na mnie sprawdzają, przy moich technikach, przy mojej pielęgnacji, przy mojej cerze, przy moich preferencjach, przy tym, co mi się podoba, a nie każdemu się musi przecież to samo podobać, więc takie, tylko wiecie, takie wtrącenie, ale ogólnie mówiąc, był to bardzo, bardzo fajny puder i ten zestaw u mnie jest teraz ostatnio na okrągło na twarzy, tak samo jeśli chodzi o tą paletkę cieni z Bobbi Brown, także kochani, z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Mam nadzieję, że film się Wam podobał, że zostawicie suba. Jeśli tego jeszcze nie robicie, zapraszam Was na swojego Instagrama, na TikToka. Zapraszam Was wszędzie, jeśli tylko macie ochotę obserwować mnie w innych moich mediach społecznościowych. A z mojej strony to wszystko. Widzimy się w kolejnym filmiku, także buziaki, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.